Wielka Sobota i ten obrzęd poświęcenia pokarmów nawiązuje do wezwania świętego Pawła. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. To przynoszenie chwały Bożej, pomnażanie Bożej chwały jest naszym podstawowym zadaniem. A oddając chwałę Panu Bogu, sami wzrastamy w Jego łasce i w świętości. I tym samym idziemy drogą zbawienia. Módlmy się zatem, prośmy Pana Jezusa o Jego błogosławieństwo dla tych przygotowanych pokarmów. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć wraz z nimi posiłek. Prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu. Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii Świętej daje życie światu. Pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i odmyłeś świat z grzechu, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z apostołami na ostatniej wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich, gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pod obronę Ojcze na niebie, chroniących dzieci, swój powierza los. Ty nam błogosław, ratuj potrzebie. Paschalna. Rozpocznie się w naszym kościele parafialnym o godzinie 18. Niech ten czas świąteczny dla wszystkich będzie czasem radości i Bożego pokoju. Te dary płyną z Chrystusowego zwycięstwa nad grzechem, śmiercią, szatanem. Wielka noc wskazuje na to, że nie ma takiej nocy, nie ma takiej ciemności, które nie mogłyby być rozświetlone Chrystusowym blaskiem zmartwychwstania, Jego zwycięstwa. Niech to zwycięstwo Chrystusowe nas umacnia w codziennym zwyciężaniu wszelkiego zła. Niech wypełnia nasze serca pokojem, wzajemną życzliwością. Pan z nami. Niech Was błogosławi Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.